14 maja wspominamy świętego Michała Garikojca, prezbitera. Michał urodził się 15 kwietnia 1797 roku na południu Francji w pobliżu granicy z Hiszpanią w kraju Basków. Był najstarszy z sześciorga rodzeństwa. W czasie zamieszek podczas rewolucji francuskiej w jego rodzinnym domu ukrywali się kapłani, gdyż jego rodzice byli pobożni, ale ubodzy. Gdy oznajmił im, że chce zostać kapłanem, stwierdzili, że jest to niemożliwe z powodu biedy. Wtedy pomogła mu jego babka. Poprosiła księdza proboszcza z sąsiedniej parafii, by przyjął go jako służącego i by równocześnie mógł się u niego uczyć. Nauka nie sprawiała Michałowi trudności. Pasł bydło i uczył się katechizmu lub gramatyki, a także śpiewał psalmy i inne pieśni. W wieku 14 lat przyjął pierwszą komunię świętą. To było dla niego wielką radością i umocnieniem duchowym. Łącząc pracę i naukę, przygotowywał się do kapłaństwa. Seminarium tak wyróżniał się w nauce i pobożności wśród kolegów, że nazywano go drugim świętym Alojzym Gonzagą. 20 grudnia 1823 roku Michał otrzymał święcenie kapłańskie i został wysłany jako pomocnik proboszcza, który był wówczas bardzo chory i już w podeszłym wieku. W tej parafii wiele czasu poświęcił na katechizację i spowiadanie. Przyczynił się do odnowienia i ożywienia życia duchowego parafian, propagował częstą komunię i kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. 3 lata później został profesorem filozofii i teologii, a także rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Bertram przy znanym Sanktuarium Maryjnym w południowo-zachodniej Francji. Michał przyczynił się do ożywienia i odnowienia tego sanktuarium. Znał problemy, z jakimi borykali się kapłani, nie zawsze dobrze przygotowani do pracy duszpasterskiej. Znał też szkody duchowe wyrządzone przez rewolucję francuską. Następnie założył instytut, którego celem było wspieranie kapłanów w parafiach, zgromadzeniach i seminariach. Sam szukał kandydatów na kapłanów, uczył ich i wychowywał. Założył w 1841 roku Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Nie zrażał się trudnościami, jakie piętrzyły się w czasie powstawania zgromadzenia. Członkowie tego instytutu gorliwie pracowali jako misjonarze w miejscowym sanktuarium i okolicznych wioskach. Dzięki gorliwości kapłanów Michał otwierał nowe szkoły podstawowe i średnie, które cieszyły się bardzo dobrą opinią w okolicy. Swoich kapłanów z nowego zgromadzenia posyłał do pracy poza diecezją, a nawet do Argentyny i Urugwaju w ślad za emigrantami zarobkowymi. Dane też mu było spotkać się i współpracować z kilkoma świętymi osobami. Jedną z nich była Bernadetta Surbio. Michał zmarł 14 maja 1863 roku w wieczór w niebo wstąpienia pańskiego, a przed śmiercią wyszeptał: Ulituj się nade mną, Panie, w swoim wielkim miłosierdziu. Został beatyfikowany przez papieża Piusa XI 10 maja 1923 roku, a kanonizowany przez papieża Piusa XII 6 lipca 1947 roku. Módlmy się. Boże, światło i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Michała na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.